najstarszy kebab w Polsce z ponad 50-letnią tradycją. Kebab Sopocki. Wejdę tam za chwilę i zamówię całe menu. Zapraszam. A dzisiaj będę miał takie nietypowe zamówienie, bo chciałbym zamówić całe menu. Wszystkie pozycje, jakie macie. Shish kebab. Mały. Shish kebab duży z podwójnym mięsem. Haszów. Wygląda ciekawie. I na koniec kubba. Za całe menu w Sopockim kebabie zapłaciliśmy 55 zł. Jeżeli chodzi o kebaba shish, czyli mięso wołowo-baranie grillowane na szpadzie wraz z surówką z cebuli oraz ogórków kiszonych, wybieram tutaj wersję z podwójnym mięsem. Jeżeli chodzi o haszu, tutaj mięso mielone, pomieszane z cebulą, czosnkiem oraz przyprawami, polane ostrym sosem, który dla mnie nie był ostry. Był taki bardziej pomidorowy. Jeżeli natomiast chodzi o smażoną kubbę, mamy tutaj rodzaj kaszy uformowany w kulkę, a w środku nadzienie z mięsa mielonego wraz z cebulą oraz przyprawami. Dla mnie raczej takie średnie. Niestety w momencie kręcenia materiału nie była dostępna szawerma. Co wy sądzicie o najstarszym kebabie w Polsce? Dajcie znać koniecznie w komentarzu.